będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam Was, uczniowie klasy szóstej. Pan Bóg ma na nasze życie wspaniały plan. Na moje i Twoje życie ma wspaniały plan, bo nas zaprosił do niesamowitego zadania. Byśmy to życie przeżyli jak najpiękniej tylko potrafimy, wsparci Jego łaską i w takiej wierze, że to życie się nie kończy tu na ziemi, lecz jest to życie wieczne, które przed nami. Jest świętość, jest dom Ojca, który przed nami, sam Jezus powiedział, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, lecz idę do Ojca przygotować wam miejsce. Więc gdzieś tam w niebie możemy pomyśleć w naszą wyobraźnią, mamy ten swój pokoik, który na nas czeka. Wołajmy do Boga Ojca, który przygotował nam miejsce, ma swój dom, niebo i tam na nas czeka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, bądź uwielbiony, pomóż nam tę katechezę przeżyć na Twoją chwałę. Kochani, mamy niesamowity temat o świętości. Świętość powinna nas bardzo fascynować. Tak naprawdę świętość to nie jakaś dziwaczność, jakaś nadzwyczajność, cudowność. Świętość to styl mojego i Twojego życia. Świętość to coś pięknego i niesamowitego i o tym dzisiaj będziemy sobie mówić. Postaram się nie mówić za długo, choć temat jest bardzo, bardzo szeroki, ma wiele wątków, można wiele ciekawych rzeczy powiedzieć i o nich sobie powiemy. Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać. Ci pierwsze żyją wśród nas. Mówimy, wierzę w świętych obcowanie. Tak? W prawdzie wiary, w wyznaniu wiary. Wierzę w świętych obcowanie. O co chodzi? Że między tymi, którzy już doszli do nieba, a nami jest więź. Przecież oni byli jednymi z nas. To są ludzie, którzy przeżyli życie w sposób piękny, doszli celu, a w tym celu żyją pełnią miłości. Gdybyśmy myśleli, co się robi w niebie, co się robi w niebie, na czym polega niebo, to odpowiedzą sobie tak, na miłości. Na pięknej, pełnej miłości, która się skończyć nie może. Choć mówi sam Jezus, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg tym, którzy go miłują. To jest wspaniała, wielka rzecz. I święci, którzy tam są, ci znani z imienia i nazwiska, ale też ci, których nie znamy, wstawiają się za nami. Mamy orędowników, widzą nasze życie, nie interesują się nami w tej miłości i proszą Boga w naszych intencjach. Świadectwem tego jest tak wiele cudów wyproszonych za przyczyną takiego czy innego świętego. Te interwencje z nieba Pana Boga, który też wysłuchuje modlitw świętych i nam pomaga w różnych konkretnych nieraz sprawach, które po ludzku są nie do rozwiązania. Więc świętych obcowanie, nasza prawda wiary, którą wyznajemy. Dobrze wiemy, że uroczystość wszystkich świętych, tych, które znamy z imienia i tych, których nie znamy z imienia, jest 1 listopada. Jest to uroczystość bardzo radosna. Tak można podzielić Kościół. Takie trzy grupy, może grupa to jest złe słowo, ale użyjmy go. Jest Kościół pielgrzymujący, Kościół w drodze. To my, to ja i ty, jesteśmy w drodze do celu. Jest Kościół oczyszczający się, Kościół oczyszczający się, więc dusze w czyściu cierpiące, które jeszcze muszą się wypłacać Bożej sprawiedliwości, choć są Kościołem. Jest także Kościół
triumfujący, Kościół chwale, Kościół, który stanowią święci. I wszyscy razem, Kościół pielgrzymujący, Kościół oczyszczający się i Kościół triumfujący, przeżywamy tą wielką wspólnotę relacji, miłości, wspierania siebie nawzajem. Pierwszy punkt, już o nim mówiłem, oni już dobiegli. To słowo bieg jest ważne, a my jeszcze biegniemy. Kochani, życie możemy porównać do zawodów, do wysiłku, które musimy pokonać. To też jest w Piśmie Świętym. Mówi święty Paweł, popatrzcie na atletów, na sportowców, jak oni sobie wiele odmawiają, aby osiągnąć ziemski sukces, medal. Tak? Jak wiele z czego rezygnują, jaka specjalna dieta, ćwiczenia, dyscyplina czasowa dla ludzkiego zwykłego medalu. To ile bardziej my powinniśmy sobie odmawiać tego, co jest związane z grzechem, który będzie nas kusić zawsze. Odmawiać, odrzucać to, ale także mobilizować swoje siły do dobra, aby osiągnąć nagrodę nieprzemijającą. Dojście do domu Ojca. Wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Więc my jeszcze biegniemy, jesteśmy w drodze. Kościół w drodze, Kościół pielgrzymujący. Powszechne powołanie do świętości. Nikt się nie może wymówić, świętość nie jest dla mnie, nie. Nie wolno się od tego wymówić. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Więc nikt nie może powiedzieć, a świętość to nie dla mnie, to dla wybranych, to może księża, czy siostry zakonne, no a papież, jakieś takie wielkie osoby w historii świata, oni to mogą być świętymi, ale ja nie. Nie, to nieprawda. Ty tak i ja tak. Twoja mama, twój tata, dziadzio, babcia, brat, siostra, sąsiad i sąsiadka, wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Bóg nas zaprasza na tę drogę. To jest powszechne powołanie do świętości. Nas na mocy chrztu obowiązuje. I jesteśmy za to powołani odpowiedzialni. Bóg nas zaprasza na tę drogę. Tu wypisałem sobie 482 kanonizacje i 1343 beatyfikacje. O co chodzi? Jan Paweł II. Też już święty, żeby pokazać Kościołowi, że świętość jest możliwa, dokonało się tylu kanonizacji, tylu beatyfikacji. Czym się różni jedno i drugie? Beatyfikacja to ogłoszenie danego człowieka błogosławionym. Tak, on jest w niebie, ale ogłaszamy błogosławionym, bo jego kult jest znany albo w jakiejś diecezji, w jakimś regionie, albo w jakimś klasztorze. Ale po beatyfikacji, gdy ta relacja z tym świętym się rozciąga na coraz więcej osób, na cały świat i jest powszechnie znany, wszędzie znany, to taki człowiek zostaje kanonizowany. Kanonizowany. Tu chodzi tylko o zasięg kultu, zasięg. W beatyfikacji jest ten zasięg lokalny, w kanonizacji jest ten zasięg ogólnoświatowy, ogólnokościelny, tak byśmy mogli powiedzieć. Choć i beatyfikowani, i święci są ci, którzy są w niebie. Którzy są w niebie, których życie jest przykładem. Których życie jest przykładem. Czemu mamy takie tematy? Bo następne lekcje będą poznawanie przynajmniej niektórych kilku świętych, byśmy się zafascynowali ich życiem, a każdy będzie nas czegoś konkretnego uczył. Następny święty będzie święty z Pisma Świętego, męczennik, diakon, święty Szczepan. I później następne osoby, które będziemy poznawać, świętych i błogosławionych. Wam tu tylko pokażę, oczywiście nie będę czytał, ale warto sięgać. Taka czy inna pozycja. Kiedyś w każdym domu taka książka była o świętych, życiorysy świętych. Tak, przeglądamy prasem, nie wiem, czytam wywiad z Lewandowskim, czy z jakąś piosenkarką, interesuję się, mam jakichś takich ludzkich idoli, to tutaj mamy najpiękniejszych idoli, życiorysy świętych. Sięgajmy, inspirujmy się, módlmy się za ich przyczyną. I się otworzył na świętym Janie Bosko, wychowawcy. A więc, jak to mi się otworzyło, a też mam być wychowawcą i świętym, i dobrym, was,
No to sobie zapamiętuję stronę i dzisiaj mam to przeczytać. Zapraszam Was, byście poznawali życiorys święty. Są na 173, żeby nie zapomniał dzisiaj na wieczór przeczytać, żeby poznać życiorys świętego, przypomnieć sobie. To dobrze. Myślę, że tyle rzeczy takich wstępnych, najważniejszych. I zadanie domowe. Zadanie domowe. Strona 62 i 63. Ale to jest na tej stronie 63. Tak naprawdę zależy mi na zadaniu czwartym i piątym. Na zadaniu czwartym i piątym. Proszę, abyście te zadania czwarte i piąte zrobili. Zdjęcia i proszę mi wysłać na znany adres mailowy i ja Wam będę to oceniał. Piąte jest takie, że w książce macie prefację, czyli modlitwę z mszy świętej o świętych. Ja jej celowo tu nie czytam. Należy ją z uwagą przeczytać i zobaczyć, który fragment tej prefacji pasuje do opisu. Człowiek staje się święty dzięki pomocy Pana Boga. Może pierwsze sobie zróbmy. Człowiek staje się święty dzięki pomocy Pana Boga. Mam książkę. Prefację mam na stronie 179. Tutaj w zastosuj. Bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. Takie, chyba o to chodzi. Człowiek dzięki łasce daje radę, dzięki Twojej łasce zdobywają zasługi. No tu ten fragment muszę przepisać. Do drugiego, trzeciego i czwartego to już nie będę podpowiadał. Myślę, że czytając ze zrozumieniem spokojnie to zrobicie, ogarniecie i będzie dobra, piękna ocena. Choć wiemy, że oceny ocenami, ale ocena naszego serca, świętość. Najpiękniejsza ocena naszego życia to jest stwierdzenie, to był święty, dobry człowiek. Tego Wam życzę, tego sobie życzę. To módlmy się za przyczyną świętych i błogosławionych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Święty Dominiku Savio, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Święty Piotrze i Święty Pawle, módlcie się za nami. Błogosławiona Karolino, módl się za nami. Ostatnio był 8 maj, czyli Stanisław. Święty Stanisławie ze Szczepanowa, módl się za nami. Nasi święci patronowie od sakramentu chrztu, módlcie się za nami. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Oj, zapomniałem. Królowa wszystkich świętych, Maryja. Maryjo, Królowo wszystkich świętych, nasza Matko, módl się za nami. Amen.